sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubaczowie sprzeda lub wynajmie sklep położony w Baszni Górnej o powierzchni użytkowej 75 m2. Wynajmie lokal na pierwszym piętrze przy ulicy Rynek 11 w Lubaczowie o powierzchni 35 m2, a także sprzeda działkę wraz z zabudowaniem o powierzchni ponad 950 m2 w Lubaczowie przy ulicy Chopina 53. Spółdzielnia sprzeda także 65 tysięcy sztuk kapsli do butelek. Informacje pod numerami telefonów 16 633 00 00 lub 16 632 18 69 lub w biurze spółdzielni w Lubaczowie przy ulicy Rynek 11. Nowo otwarta sala zabaw kolorowe Pięterko w Lubaczowie zaprasza. Sala oferuje m.in. możliwość zabawy dzieci pod okiem animatora, a także wypożyczanie strojów, zabawy firmowe, animacje podczas okolicznościowych imprez, animacje dzieci z dojazdem do restauracji podczas wesel czy poprawin, a także urodziny lub imieniny w sali. W sali na dzieci czekają m.in. kolorowe zabawki, gry zręcznościowe, taniec, śpiew, zabawy plastyczne, modelowanie balonów czy pokazy wielkich baniek mydlanych i zabawy z chustą animacyjną. Sala zabaw kolorowe Pięterko Monika Komenda, ulica Pułkownika Dąbka 2B w Lubaczowie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Zapraszamy na najnowsze wydanie naszego serwisu informacyjnego w obiektywie. 1 marca w Lubaczowie pod pomnikiem Niepodległości spotkali się przedstawiciele kombatantów, władz powiatu, miasta i gminy Lubaczów, a także zaproszeni goście, by uczcić przypadający właśnie 1 marca Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca to polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. W Lubaczowie tegoroczne obchody z tej okazji zorganizował Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych Kołomiejsko-Gminne w Lubaczowie, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Lubaczowie i Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Lubaczowski, wspólnie z władzami miasta Lubaczowa, gminy Lubaczów i powiatu lubaczowskiego. Uroczystości religijno-patriotyczne z okazji tego dnia zainaugurowała zbiórka pod pomnikiem przy ulicy Kościuszki w Lubaczowie. Tu po okolicznościowych przemówieniach zebrani złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem, a o godzinie 11 rozpoczęła się uroczysta msza święta. 1 marca dzieci i młodzież z gminy Lubaczów zmierzyli się z wiedzą pożarniczą w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, a także m.in. praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj dla naszych młodych strażaków, nie tylko strażaków, ale można powiedzieć, sympatyków strażactwa i znawców wiedzy o pożarnictwie i o działaniach przeciwpożarowych zgromadzić tutaj właśnie w Domu Kultury w Młodowie, by ten turniej, kolejny już turniej na terenie gminy przeprowadzić. Turniej jest też takim przedsionkiem do kolejnych turniejów, które organizowane są na poziomie powiatu i później województwa i jak doskonale wiecie, mamy też i sukcesy na tych kolejnych szczeblach w poprzednich latach związanych z tą rywalizacją i to jest ogromna zasługa nie tylko samych uczniów, ale też i właśnie Państwa nauczycieli przygotowujących uczniów do tego turnieju. Już w tym momencie za to serdecznie dziękuję i Paniom i Panom przedstawicielom poszczególnych szkół, a Wam szczególnie dziękuję za to, że zdecydowaliście się zająć tą tematyką, przygotować do udziału w tym turnieju, no i dzisiaj stanąć w szranki rywalizacji na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych właśnie związanych z wiedzą o bezpieczeństwie przeciwpożarowym i sprawach związanych z organizacją ochotniczych straży pożarnych w Polsce, ale też i na terenie naszej gminy. Turniej składa się z części pisemnej i ustnej. Do eliminacji ustnych z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 uczestników z pierwszej grupy wiekowej, czyli szkoły podstawowe klasy od 1 do 6 i 5 osób z drugiej grupy wiekowej, czyli 7 klasa szkoły podstawowej i gimnazja.
I tak w pierwszej grupie wiekowej wśród szkół podstawowych najlepszy okazał się Dawid Antosz ze szkoły podstawowej w Krowicy samej. Drugie miejsce zajął jego szkolny kolega Mateusz Lasowy, a trzecie Maciej Zieliński z zespołu szkolno-przedszkolnego w Lisich Jamach. W starszej grupie wiekowej najlepiej poszło Julii Czarny z zespołu szkolno-przedszkolnego w Baszni Dolnej. Drugie miejsce zajął Sebastian Furgała z zespołu szkolno-przedszkolnego w Lisich Jamach, a trzecie Karolina Kogut ze społecznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Załużu. Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej weźmie udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 23 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. W trakcie trwania turnieju pokaz pierwszej pomocy zaprezentowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Pokazali także sprzęt ratowniczy i pojazd ratowniczo-gaśniczy należący do Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie wszystkim uczestnikom turnieju zostały wręczone dyplomy i upominki, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali także nagrody rzeczowe. Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy w Lubaczowie, Związek Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie, a także Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie. W niedzielę w kilku miejscowościach Roztocza organizowany jest Dzień Dawcy Szpiku. W tym dniu można zapisać się do bazy dawców. Akcja przede wszystkim ma pomóc znaleźć dawcę szpiku dla chorego 6-letniego Filipa Stomaszowa, który choruje na rzadką chorobę krwi i pilnie potrzebuje znaleźć dawcę komórek macierzystych. Nasz 6-letni synek Filipek ma bardzo rzadką chorobę genetyczną. Jedyną szansą na jego zdrowie i życie jest przeszczep komórek macierzystych. No chciałbym na przykład wyzdrowieć, pójść na dwór, porzucać śnieżkami i bałwanę ulepić. Szansa na znalezienie dawcy jest jak wygranie losu na loterii. Stąd historia Filipa poruszyła ludzi i w naszej okolicy zrodził się prawdziwy ruch społeczny. I tak w niedzielę w kilku miejscowościach Roztocza będzie zorganizowany Dzień Dawcy Szpiku, podczas którego można zarejestrować się do bazy dawców. W całości patronuje Fundacja DKMS, ale w akcję włączyli się także miejscowi wolontariusze i społecznicy. Stąd rejestracja będzie możliwa także w Cieszanowie. W godzinach od 12 do 14 w Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie w dawnej synagodze. Rejestracja jest całkowicie bezbolesna i bezpłatna. A każdy nowy zarejestrowany dawca jest na wagę złota. 3 marca w sobotę w Cieszanowie Dzień Kobiet z Sercem. Akcja dla Mirka Gajerskiego. W hali cieszanowskiego lodowiska zagra gwiazda muzyki góralskiej zespół Turnioki. Zagrają także lokalne kapele Pawlaki, Niezapominajki i Kapela Ludowa z Cieszanowa. Koncert przygotowany będzie dla pań, bo związany z dniem 8 marca. A część dochodu z wydarzenia będzie przekazana na rzecz Fundacji Słoneczko, która odpowiada za rehabilitację Mirka Gajerskiego. Koncert jest także okazją do podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę. W rekordowym czasie udało się bowiem zebrać środki potrzebne na zakup kosztownej protezy dla Mirka. Teraz przed chłopcem wiele godzin rehabilitacji. W niedzielę 4 marca w Lubaczowie zimowy turniej piłki nożnej plus 35. Turniej rozpocznie się o godzinie 10 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kopernika 22. Zmierzą się drużyny Polak Team, Traper Lubaczów, Roztocze Narol, Gmina Choryniec, Zdrój, Czarni Oleszyce, Sparta Biłgoraj i Tryńcza. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zaprasza na wieczór poezji z Jackiem Hadamem 8 marca o 17 w wypożyczalni dla dorosłych. To wszystkie informacje na dziś. Życzymy przyjemnego, słonecznego weekendu. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.